rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Trzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę... Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka, Marilyn Monroe jak najbardziej, bo jest w niebie, i wszystkich świętych szalonych, bo każdy, kto stara się być normalny w tym świecie, nie idzie do nieba, tylko szaleńcy idą do nieba, to ojciec Pio mówił. Trzeba być trochę zwariowanym, ale nie, że masz tam choroby jakieś na umyśle, że mózg ci trochę już tam stopił się i masz jakieś widzenia, jakieś coś i stajesz się religijny i świętoszkowaty. Nie o to chodzi, kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o coś innego, o szaleństwo wewnętrzne, otwartość duszy na miłość, na dobro, na kochanie wszystkich, całego świata, całego nieba i Boga przede wszystkim na pierwszym miejscu, a potem całą resztę, bo Bóg uczestniczy we wszystkim jest. Chociaż żyje w światłości niedostępnej, nie widzimy Go, ale On jako jest poprzez materię, poprzez nasze projekty, poprzez naszą duszę, którą nam dał. No jest w tym świecie, bo gdyby on powiedział, gaszę światło, no to wszystko by zgasło i nasze dusze i wszystkie inne rzeczy, nic by nie było, żadnego kosmosu, nic. Jednak to on podtrzymuje. Ojciec Pio kiedyś mi powiedział, że Bóg potrafi zdmuchnąć każdą świecę. No to już widzicie, każdą duszę inaczej chciał powiedzieć w ten sposób. Tak to rozumiałem, bo tak mi to powiedział, ale określił to przykładowo. Każdą świecę potrafi zdmuchnąć. Nawet bombę atomową może zdmuchnąć, gdy Putin by chciał rzucić, bo już tam się szykuje coś, że chcą jakieś próby znowu wznawiać. Oszaleli ludzie kompletnie, aniołowie zgłupieli do reszty, po prostu chyba muszą iść na inną planetę, na jakąś taką wyspę bezludną i tam sobie przemedytować pewne sprawy, bo polityka, geopolityka im po prostu zepsuła duszę, zepsuła umysły, zepsuła pragnienia, już przestali być wrażliwi. Jest ludobójstwo, co tu dużo mówić, na Ukrainie jest ludobójstwo. Więc gdyby on był taki szalony, czy ktokolwiek, jaki inny przywódca, szalony na ducha, otwarty na ducha, to by się świat całkowicie zmienił. A oni chcą być tylko w swojej skorupie egoizmu, imperializmu, imperium swojego, które zbudowali, budują nadal, chcą zbudować imperium rosyjskie z powrotem. No nie można do tego dopuścić, bo przecież nas pożre i potem będzie robił to samo z nami, bo będzie chciał podbić Amerykę, wszystkich by chciał podbić, tak jak Hitler. Oni po prostu mają kuku na muniu i koniec. Więc w takim systemie was witam. Witam również wszystkich, którzy mają dzisiaj imieniny. Właśnie może tak będę też zaczynał moje wiesiorynki, bo tak sobie pomyślałem, że wielu z was ma imieniny, urodziny, a ja wam nic... Chociaż się modlę, chociaż czasami na wiesiorynce zapominam się pomodlić, nie zdążę, ale zawsze przed wiesiorynką się modlę. Przygotowuję się tak duchowo do wiesiorynki. Oczywiście nigdy nie wiem, co powiem, co mi tu komputer wyświetli. Idę po kolei. Wszystko jest jakby na online, na żywo. Nie wiem kompletnie, co mam mówić, ale wiem, że mi podpowiedzą. Dlatego to czuję. Bo dzięki im, Janowi Bosko i Teresie Wielkiej i wielu innych, mojemu aniołowi stróżowi, mogę mówić, bo mi podpowiadają, co mniej więcej
z mojego doświadczenia, żebym wziął i to, co oni mi mówili na rozmowach, to, co gdzieś przeczytałem, co sam też poczułem. No to wam to mówię, takie rzeczy. Może ktoś skorzysta, może nie, ale wiem, że już wiele osób skorzystało z tych moich wiesiorynek, z tych moich pism i cieszę się z tego bardzo. Są jeszcze tam audiobooki, więc dobrze jest, że ktoś to zrobił. Bardzo dobrze, dzielicie się. Jest na żywo, na online, bezpłatnie. Można kupić sobie też pliki, ale są jakieś tam trudności, zawsze macie z tym kopiowaniem. No to można odsłuchać, w internecie jest. Na mojej stronie facebookowej, pod filmem moim też są linki, tam między innymi też jest link do Wiedzy Ojca Pio, którą przeczytał wrocławski aktor. Dwa tomy, pierwszy i drugi tom został przeczytany, cały. Tu jest 700 parę stron, więc 5000 myśli jest przeczytanych przez wrocławskiego aktora. No oczywiście dzięki wam, bo był wasz sponsoring, na to były wasze pieniądze, nie moje. Ja daję co mogę z siebie. Także dziękuję wszystkim za to, że te pisma wyszły, bo właściwie taka widocznie była umowa przed zejściem na ziemię, że pomożecie to wydać. I żebym mógł tutaj te rzeczy również robić i mówić o tym, to pomagać. Więc składam wszystkim najlepsze życzenia Mirkowi Lepko, Gosi i każdemu innemu, który dzisiaj ma urodziny. Niech całe niebo będzie z wami i to, co najlepsze, żebyście mogli wydobyć swojej duszy na rzecz nieba, a trochę też dać tego nieba ziemi, czyli różnym ludziom, podzielić się uśmiechem, dobrem i wszystkim tym, którzy dzisiaj mają również imieniny, też składam najlepsze życzenia. Przeczytam wam na początek, dzisiaj późno coś mi wyszło, dzisiaj byłem też na stawie, parę zdjęć zrobiłem, tak sobie odwiedziłem ten staw, zobaczyć, czy może gdzieś Romeo się pojawi, ale żadnego łabędzia nie było, może na wiosnę przyleci, więc porobiłem parę zdjęć i chyba tutaj też wrzucę na początek filmu wiesiorynki, a na Facebooku tam wszystkie dałem. Więc czytam ten wiersz Maćka na początek. Tajemnica. Maciek, co jeździł na rozmowy również z ojcem Pio. Tajemnica. Czas jest jak rdza. Wyje strzępy nerwów. Tak się rodzi z ducha nowy człowiek. Nie może dalej liczyć na własne nerwy. Staje bezdomny, bez odzieży, jakby na spotkanie z wilkiem, z konkurencją, rywalizacją, opinią. Nie może liczyć na siebie, na nerwy, na młodość, która minęła. Staje oko w oko z sobą samym, ale sobą samym jest nagie, niemal przeźroczyste. Wreszcie nie przesłania obecności, przepraszam, obecności ojca. Nie może liczyć na własne nerwy, na siebie. I dokąd może uciec dusza tak uciemiężona, doświadczona? Przed monstrum chorującego mózgu? Nie chorowałby, gdyby dusza była zdrowa. Jak już wczoraj mówiłem właśnie, że trzeba panować nad sobą, leków jak najmniej, a jeśli ktoś już tak choruje, bo na ogół medycyna chińska mówi, że schizofrenia to jest przede wszystkim przegrzanie organizmu, emocje. Młodzi na ogół dostają tą schizofrenię, bo przegrzanie organizmu, nawet z miłości można do kogoś dostać schizofrenii. Mój znajomy, który właśnie, pozdrawiam cię, nie będę wymieniał kto, ale mój imiennik
pisze ze mną już, no nie wiem, z 15, ponad 15 lat maile. Prawie co drugi dzień mi pisze. Raz jest w ośrodku, raz jest w domu. Bardzo inteligentny i właśnie on zachorował z miłości. Na schizofrenię. Przegrzał organizm, zakochał się w aktorce z telewizji. Tak się ją przejął, że w łóżku leżał prawie miesiąc czasu. Tak mi to opisał. W łóżku i nie wiedział, co ze sobą zrobić. No i takie emocje miał. No i przegrzał się. A każdy organizm, który się przegrzeje, ta siła, ta energia, to według medycyny chińskiej tak jest, przechodzi, przedostaje się ta energia na mózg, bo nie może się wyzwolić tutaj z tej emocji, tego wszystkiego, tej adrenaliny, z tej miłości, z tych uczuć. Idzie na mózg. Tak samo można to dostać przy egzaminach różnych. Na uczelniach znałem jednego człowieka, który właśnie też schizofrenię dostał na studiach. A w Krakowie, z kolei, bo tu we Wrocławiu znałem takiego, a w Krakowie chodziłem i odwiedzałem nauczyciela, naukowca tak naprawdę, był filologiem, no i tak wykładał, taki był emocjonalny. Często do niego odwiedzałem, nawet ludzi tam zbierałem, chodziliśmy do niego, żeby go pocieszać. Wieczorem nigdzie już nie wyszedł, nie bał się wszystkiego. No tośmy tam go odwiedzali, no i dostał rentę, bo po prostu zachorował. Schizofrenii dostał. No, bardzo inteligentny, znał wszystkie wiersze, no po prostu naukowiec. Był niezwykły. No i właśnie w takich okolicznościach najczęściej, a młody tam 30 parę lat miał, w takich okolicznościach dostaje się schizofrenii. Medycyna chińska mówi, że właśnie to, ta emocja przechodzi na mózg, mózg nie wytrzymuje również tych emocji i następuje pomieszanie zmysłów. I człowiek ma takie przesłuchy, coś mu się tam dzieje, widzi, słyszy prawie oczami, widzi uszami, takie rzeczy się dzieją. Głosy różne nie z tej ziemi, no. Więc to jest do wyleczenia, ale to trzeba już na początku starać się schładzać organizm. Tak to sugeruje medycyna chińska. Schładzać organizm, zwłaszcza jak młodzi dostają tej schizofrenii, to trzeba go ich schładzać. Pożywieniem oczywiście, bo nie można żadnych pieprzów, żadnych nic ostrego, co rozgrzewa organizm. Trzeba schładzać. Kwaśne mleko schładza. To sobie można poczytać, co schładza organizm, jedząc coś tam. Nic ostrego w każdym razie nie wolno jeść wtedy. Żadnych Pepsi, żadnych Red Bulli. Po Red Bulla to dostaje się tak samo z schizofrenii, dlatego we Francji jest już zakaz takich energetyków. W ogóle powinien być zakaz, bo do tego doprowadzają, że on właśnie podkręca. Wszystko podkręca. Narkotyki też podkręcają. I dostają ludzie szajby. Zwyczajnie. Dlatego w psychiatryku wyciszają. Wyciszają emocje, ciśnienie, wszystko wyciszają, żeby wyciszyć organizm. No są takie odpowiednie leki. Coś tam jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, że... No i to jest to, że to jest między duszą a ciałem. Właściwie to ciało choruje tak naprawdę. Bo przegrzało się. Tak jak samochód się przegrzeje, nie wlejesz mu płynu chłodniczego, gdzieś tam masz wyciek albo coś, no to taka choroba właśnie ludzka, mózg się przegrzewa, wyciek w samochodzie płynu, no i samochód zaczyna się nagrzewać, parować, zdychać, prychać, w końcu wybuchnie coś tam albo się zatrzyma, bo nie wytrzyma, coś tam się zatrze, wszystko może nawet silnik rozerwać, jak nie ma chłodzenia. I to samo się dzieje z ludzkim ciałem. To samo. Dusza jest zdrowa, ale no, już nie wchodzę w karmę z poprzednich żyć, dlaczego tak się dzieje, ale główną przyczyną jest niestaranie się o zdrowie. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch, a jak się podążasz ku emocjom za dużym, ku złemu odżywianiu, no to możesz dostać każdej choroby. Ojciec Pio mówił, że 70% nawet więcej chorób ludzkich to jest właśnie ze stresów. I zaraz tabletki idą, czy alkohol, czy narkotyki, żeby się uspokajać, a to się później okazuje, że to jeszcze bardziej nakręca. Były takie leki też, korporacja amerykańska wyprodukowała się, sądzili właśnie to i wcześniej wykryli i zabronili tego leku, bo to był przeciwbólowy lek.
i coraz większe dawki trzeba dawać, a to były właśnie takie na bazie narkotyków, nie z konopi, tylko z maku robione to było. I ból, no na początku się fajnie wszyscy czuli, a potem co, po kilku dniach to przechodziło, no więc większą dawkę, większą, coraz większej dawki, ludzie tak zostali, tak byli uzależnieni, że się bili przy aptekach, żeby zdobyć ten lek, bo już takie uzależnienie jest. Po 3 tygodniach mózg, białko w mózgu zostaje tak uzależnione od tego właśnie tego opium, opioidalne leki, że już nie wytrzymuje, musi wszystko zrobić, więc będzie rozwalał dom, wszystko, wysprzeda, co się da, bo jest głód, jest głód. I to jest właśnie, no i to długie lata trwało w Ameryce i w końcu wycofali ten lek, bo młodzież była strasznie uzależniona, jeszcze brali, bo te osłony wszystkie ściągali i jeszcze nosem wciągali. I to po prostu było coś strasznego. Chorowali, były mordy na tym punkcie, umierali, no bo chcieli zdobyć ten lek, więc kombinowali, jeździli po miastach różnych, ryby, że ich coś tam boli, żeby lekarz im receptę tylko wypisał na ten lek właśnie. Takie były kombinacje. I bo kiedyś nawet film oglądałem na ten temat i w końcu jeden lekarz też zderzył się z jakimś samochodem i miał bark taki rozwalony. No i inny lekarz mu przepisał właśnie te leki. On nie wiedział, że one że uzależniają. No taka komedia, że i ten lekarz też coraz więcej, a był zdrowy i fajny, leczył ludzi. No i uzależnił się, okazuje się. Potem jak operację robił, zabieg jakiś, przebił pacjentowi żyłę, tętnicę i no to się zaczęło. Wtedy już prokuratura i tak dalej, że coś mu się zaczęło dziać w tym momencie. No i okazuje się, że jest narkomanem tego leku właśnie. Także widzicie, to jest przegrzanie, potem niby chcesz uspokoić, a farmaceutyka zły lek wyprodukowała na w tym kierunku i uzależniła mnóstwo ludzi. Pół Ameryki, do dzisiaj zresztą jest pół Ameryki, inne leki są z kolei tak dawane. Pamiętajcie, że mafie narkotykowe jest zabronione, bo kiedyś też taki film oglądałem, mocny. Zabronione były są narkotyki oficjalnie, to przekształcili się właśnie w korporacje, w tabletki od bólu głowy, między innymi od różnych bólów. I właśnie między te narkotyczne tabletki są dostępne w Ameryce. Pół Ameryki cierpi. Są uzależnieni od tabletek. A to były mafie. Kartele po prostu narkotykowe przeszły na tabletki, na farmaceutyka. I to oficjalnie film dokumentalny na ten temat. I do dzisiaj to jest. Nie chcecie tak nam, nie pozwalacie nam handlować narkotykami, to was przerobimy w pigułeczki białe. No i tak zrobili. To jest skomplikowana sprawa, naprawdę. Ale się zgadzam. Dobra, czytam jeszcze coś wam. Więc to jest głównie ciało. Jak mamy ciało zdrowe, to i dusza będzie pracowała spokojnie. A jak sobie rozwalimy ciało, to jak samochód, nie dasz tam oliwy, nie dasz wody, nie dasz paliwa, to wszystko się zatrzyma, zatrze. I to samo jest z człowiekiem. Niewielka różnica, szczerze mówiąc. Oczywiście to. To może teraz pomódlmy się do świętego Franciszka również za wszystkich imienników, za tych, którzy mają dzisiaj imieniny, za tych, którzy mają urodziny, za nasze sprawy, za polityków, żeby się nawrócili, żeby nasze cierpienia, nasze idee, nasze myśli, systemu miłości, żeby ich mogły przekształcić, żeby koszyczek Ojca Pio zadziałał na tych, którzy najbardziej potrzebują, bo najbardziej za dusze czyśćcowe, a największą duszą czyśćcową w tej chwili jest Putin, bo morduje wszystkich po kolei i na niczym mu nie zależy kompletnie. Ani już chyba, nie wiem, czy jemu na sobie jeszcze zależy i on idzie na całość. Więc to jest najbardziej zagubiona dusza na naszej planecie, to jest Putin, więc za niego trzeba się modlić, żeby odpuścił sobie. O Panie, uczyń nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje rozłam, prawdę tam, gdzie panuje błąd, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Sprawa, byśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Musimy żyć szaleńczo, ale w pewnych ramach przyzwoitości na tej ziemi. Nie możemy wojen wywoływać. No. Możesz kochać, kochaj, rób co chcesz, byleś tylko nie był agresywny, niedobry dla innych i żadnych konfliktów, żeby nie było takich strategicznych, jakieś takie są. Tak żyła właśnie Mandy Monroe, dlatego jest w niebie. Ojciec Pio mi mówił, że ona bardzo kochała i dlatego już dawno jest w niebie. A niektórzy głupoty piszą, są takie, tacy ezoterycy, to zupełnie o ojcu Pio tak negatywnie piszą. O Mandy Monroe, o wszystkich innych, oni są tylko najważniejsi. To małżeństwo jeszcze takie. Takie głupoty plotą i właśnie oni duchy jeszcze wywołują. A ojciec Pio mi powiedział właśnie o egzorcyzmach, bo kiedyś też pytałem o egzorcyzmy. A ojciec mówił, to są choroby psychiczne, tylko i wyłącznie, choroby duchowe. Choroby ciała, bo można by tak powiedzieć, że choroby psychiczne to są choroby ciała. To nie jest choroba duszy tak naprawdę, bo dusza jest inteligentna i zawsze jest gotowa. Może być porysowana, ale to nie jest coś takiego jak choroba ciała. To, co mówiłem wcześniej, to są choroby ciała i nie ma żadnych egzorcyzmów, żadnego wywalania duchów, bo nie ma żadnych duchów w nas. To są wymyślone rzeczy. Biblia jest preparowana, zakłamana. Stary Testament szczególnie, ojciec mówi, żeby odwalić, żeby w ogóle o nim się nie zajmować. I ezoterycy podejmują tematy, czy nawet kapłani egzorcyzmy robią. A nie ma żadnych egzorcyzmów, nie ma żadnych duchów w nas. To są choroby po prostu psychiczne ciała. Jak jest przegrzanie, wszystko się miesza, głupoty gadają. W psychiatryku jest takich pełno i nikt tam nie ma żadnego złego ducha. Po prostu to jest jakaś katastrofa, co Kościół głosi, ezoterycy. Oni są chorzy chyba. Z nich trzeba te duchy powywalać. Duchy głupoty. Dobra. Jeszcze może króciutkie jakieś przemyślenie z drugiego tomu. Nie poznasz swojego przeznaczenia, jeśli nigdy nie zaglądniesz do swojego jądra, swej duszy. Gdy czasem nie pomodlisz się do projektanta twojego inteligentnego ducha. Następna myśl. Nauka ludzka może cię oszukać, boska nigdy, gdyż jest wyraźna, niezmanipulowana kosmosem i ludzkim egoizmem. Gdzie takiej nauki szukać? W naszych pragnieniach, nadziei i szlachetnej wolności. Jeszcze jedna myśl. Nie tylko wojny są dowodem na odejście ludzi od Boga, ale przede wszystkim nasza samowystarczalność, którą się tak pysznimy, ta, która istnieje w całym wszechświecie. Dlatego ojciec mówił, że kosmos, wszyscy się muszą zbawić, kiedyś wrócą do nieba z kosmosu, bo cywilizacji jest miliardy, przy miliardach planet. To są aniołowie, którzy wyszli z nieba. Przypominam, ojciec mówił, że jeszcze do dzisiaj się zdarza, że niektóry anioł wyjdzie z nieba, żeby sobie tak poszaleć trochę, ale na ziemiach i potem nie może wrócić. Ale jakby miał dobrą intencję, był mądry na tyle, to jak ojciec Pio, to by przyszedł pomagać, ale są tacy, którzy chcą doświadczyć tylko jeszcze tej lewej strony życia. Tego lewactwa kosmosu, tego komunizmu kosmosu, tego liberalizmu, neoliberalizmu i tego świństwa ruskiego, czy jakiegoś amerykańskiego, czy innego, czy żydowskiego, czy jakiegokolwiek, który robi zło na Ziemi. Chcą doświadczyć, doświadczają, rodzą się w różnych państwach i no i co potem? Pójdzie na wojnę i strzela, wariat anioł. Nigdy nie powinni tego robić. Ci, którzy mądrzy, którzy się wyzwalają z ziemi, to już nigdy takiej rzeczy nie chcą. Nie chcą walczyć, nie są najemnikami, nigdzie nie idą. W ogóle tu akurat Świadkowie Jehowy to dobrze robią, że nie idą do wojska. I wszyscy na świecie tak powinni robić. Nie iść do wojska, bo oni nie wolno po prostu.
A teraz wszyscy zachęcają. No i co z tego będziesz? To wojsko, 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 NATO, tu Rosja, bach! I tak się działo w przeszłości przecież. Nic nie, to nie pomoże, że będziemy mieć coraz więcej broni i wszystkiego, bo to wszystko dojdzie do tego, do kulminacji. Buh! No i będzie kłopot. Więc tylko system miłości, pokój jest najważniejszy. Ojciec Pio mówił, pokój, spokój, pokój i miłość. Nic więcej. Ten egoizm, ten imperializm, to nic nie daje, tylko dąży do wyzysku i do wojny. Zawsze tak było i tak będzie, dlatego trzeba nową świadomość głosić, nowe nauki systemu miłości właśnie. Dobrze, to dzisiaj na tyle, bo dzisiaj coś tak późno. Ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Te myszki mam dwie, aż za dużo, nie mogę, mylę się z tymi myszkami. Ja często się mylę, zwłaszcza w liczbach, w tym, w ogóle nie, nigdy nie zapamiętam telefonów do nikogo, numerów jakichś innych. Mam kłopoty straszliwe z zapamiętaniem jakichś numerów, jakichś coś. U nazw ulic. To jestem tutaj cienki naprawdę, cienki Bolek. Natomiast sprawy takie wewnętrzne, to czuję tak mocno, muszę powiedzieć. Tutaj akurat taką mam predyspozycję, a no to innych rzeczy nie. Światy, takie sprawy materialne, to mi się mylą, daty mi się mylą, wszystko mi się myli tak naprawdę. Oprócz tych rzeczy, które wam mówię, tu mi się nie myli nic. Dobra, to trzymajcie się systemu miłości. Najważniejszy jest pokój. To, co Jezus mówił. Pokój zostawiam wam i pokój mój wam daję. I zawsze ojciec na rozmowie zawsze się żegnał. Zawsze się żegnał, no bo katolicy głównie przychodzili na rozmowy, więc zawsze było w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Było zawsze tak? Czasami nie, ale to tylko mnie się zdarzyło te dwa razy, co ojciec schodził przez Krystynę i mówił od razu, jestem ojciec Pio. Przedstawiali się, kto przychodzi, bo tak nie wiedział, nie? Nie widzieliśmy ich. Były osoby, które widziały. Był taki jeden ksiądz, który widział ojca Pio też, ale już nie żyje. Miał taką łaskę. I na rozmowie często go widywał tam u pani Krysi. A dzieci pani Krysi, jak były malutkie, to sama Krystyna mi mówiła, że widziały ojca Pio, jak przychodził. Ale jak już dorosły, już tam swoje sprawy już straciły to. No i co ja mi, znowu mi wątek, widzicie, no widzicie, już zapomniałem. Wątek miałem taki, nie wiem co. Nie przejmujcie się. W niebie będziemy mieć pamięć doskonałą, wszystko będziemy, we wszystkim się będziemy orientować w szalony sposób. I bo tam się nic nie musi, nic nie trzeba, tylko się chce. Jak chcesz, to wszystko masz. I spokój. O tym spokoju coś miałem właśnie. No dobra, nie będę już zawracał z głowy. Wam trzymajcie się systemu miłości i do następnego i pa, pa.